Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarium PWC. Dzisiejsze webinarium będzie poświęcone omówieniu fundamentalnych zupełnie zmian w podatkach dochodowych, które zostały opublikowane na stronach Sejmu w zeszłym tygodniu. Ze względu na ograniczenia czasowe, jakie mamy w związku z webinarium, skoncentrujemy się oczywiście na fundamentalnych zmianach. Planujemy również zorganizowanie webinarium, które będzie poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych. Na temat o szczegółach powiemy troszeczkę później. Przedstawimy się. Nazywam się Marta Babiańska, pracuję w zespole nieruchomości PWC. Będę prowadzić webinarium z moimi kolegami, z Weroniką Misalą, która jest starszym menadżerem w zespole podatków międzynarodowych, oraz Rafałem Szczotką, który jest dyrektorem w zespole fuzji i przejęć. Kilka kwestii formalnych. Nasze webinarium potrwa około 50-60 minut. Również uruchomiliśmy dla Państwa czat, który jest obsługiwany przez naszego kolegę Wiktora Samborowskiego. Podczas tego czatu zapraszamy Państwa do zadawania nam pytań. Niestety pewnie nie będziemy w stanie odpowiedzieć na wszystkie takie pytania, natomiast postaramy się zaadresować jak najwięcej. Również po webinarium będziemy się starali wrócić do Państwa z odpowiedziami przynajmniej na część pytań. Zobaczymy, ile tych pytań będzie. Również bardzo gorąco zachęcamy Państwa do kontaktu już po webinarium, gdyby chcieli Państwo szczegółowo przedyskutować jakieś kwestie, które dotyczą szczególnie Państwa biznesu. Również od strony formalnej po zakończeniu webinarium wyślemy do Państwa naszą prezentację, którą będziemy wyświetlać w trakcie naszego spotkania. Myślę, że tyle formalności, więc zaczynamy. Bardzo krótka agenda, żeby nie przechodzić szczegółowo przez plan tego spotkania. Omówimy bardzo krótko, jaki jest cel i kontekst wprowadzanych regulacji oraz przejdziemy i zaprezentujemy kluczowe obszary zmian. I tak, cel planowanych zmian. Oczywiście zasadniczym i zupełnie kluczowym celem planowanych zmian jest uszczelnienie szeroko rozumiane systemu podatkowego i zapobieżeniu zjawisku zwanego agresywną optymalizacją podatkową. Również w uzasadnieniu do projektu ustawy ministerstwo dość otwarcie mówi o tym, że chciałoby powiązać miejsce, w którym płacone są podatki przez przedsiębiorców, z miejscem, w którym prowadzony jest realny biznes, tak aby zapobiegać sytuacjom, gdzie biznes i realny przyrost wartości generowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podczas gdy podatki płacone są za granicą, no w każdym razie nie na terytorium kraju. Zmiany, które zostały zaprezentowane, ta propozycja zmian, która została zaprezentowana na stronach sejmowych, doskonale się wpisuje też w te trendy międzynarodowe, które ostatnio obserwujemy na przestrzeni ostatnich co najmniej 2 lat. Mam na myśli przede wszystkim inicjatywę OECD, która znalazła swój wydźwięk w projekcie BEPS-owym i dyrektywie mającej na celu zapobieżenie unikania opodatkowania. Więc część tych zmian, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, takich na przykład zmiany do dostatecznej kapitalizacji czy zmiany do zasad CFC, wywodzą się zasadniczo z dyrektywy. Również propozycje przedstawione przez ministerstwo referują do innych dodatkowych zmian, które nie mają swojego źródła w dyrektywie, natomiast o tym będziemy sobie mówić troszeczkę później. Czytając projekt ustawy, widzimy dość duży nacisk na to, żeby ci duzi przedsiębiorcy przede wszystkim, wielkie międzynarodowe korporacje, obciążyć większym podatkiem tutaj na terytorium kraju. Ponieważ to jest wywodzone z tej zasady sprawiedliwości i tego, że ci mniejsi podatnicy nie mają takich możliwości optymalizacyjnych, ponieważ są to kosztowne procesy. Zatem głównie ten punkt ciężkości jest przypisany do dużych korporacji. Czytając uzasadnienie projektu do ustawy, ministerstwo wskazało kilka kluczowych obszarów, które uznało za szczególnie groźne i powiązane ze zjawiskiem optymalizacji podatkowej, tej agresywnej. I do takich obszarów należy przede wszystkim kompensowanie dochodów z działalności operacyjnej ze stratami, które w ocenie ministerstwa są sztucznie kreowane w oparciu o operacje finansowe. Innym zjawiskiem podnoszonym jest nadmierne finansowanie długiem, więc tutaj będziemy mieć
mieli do czynienia z bardzo dużą, zupełnie fundamentalną zmianą podejścia do prawa do odliczania odsetek. Również dostrzeżono transferowanie dochodów do krajów, gdzie obowiązują dużo korzystniejsze reżimy podatkowe. Także zjawisko przeszacowywania wartości aktywów, w szczególności chodzi o wartości niematerialne i prawne, bez wykazywania w związku z tym przychodów do opodatkowania przez podatników. Wreszcie obszarem, który został dostrzeżony przez Ministerstwo Finansów i zaadresowany w tym projekcie, to podatkowe grupy kapitałowe. Planuje się wprowadzenie znaczących zmian w ich funkcjonowaniu i dostępności dla podatników. Jedną z fundamentalnych zmian proponowanych przez ministerstwo jest wprowadzenie wzorem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych różnych koszyków dochodów, gdzie w ramach danego koszyka dochód podatkowy byłby obliczany samodzielnie. Obecnie wygląda to w ten sposób, że wszelkie dochody podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, niezależnie z jakiego źródła pochodzą, są konsolidowane w jednym, powiedziałbym, worku i od tak skonsolidowanego wyniku obliczana jest podstawa opodatkowania i ewentualny podatek. Proponowane zmiany wprowadzają dwa osobne źródła przychodów: zyski kapitałowe oraz zyski z pozostałej działalności, w tym z działalności operacyjnej. I zasadą tej, idea tej zmiany polega na tym, że w odniesieniu do każdego z tych koszyków podatnik będzie zobowiązany do obliczania przychodów i związanych z nimi kosztów uzyskania przychodów oddzielnie. Oznacza to przede wszystkim też to, że straty z danego koszyka nie będą mogły być kompensowane z dochodami z koszyka odrębnego. To samo dotyczy kosztów, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich. Jeżeli chodzi o koszty pośrednie, no zasada, którą proponuje wprowadzić ministerstwo, to te koszty będą rozbijane proporcjonalnie do tego, jak wielkie są przychody w danym koszyku. Ta zmiana oznacza też taką zasadę, że straty podatkowe wygenerowane w ramach danego koszyka będą mogły być rozliczane tylko w ramach dochodów osiągniętych w przyszłości z tego konkretnego źródła. To znaczy przykładowo strata na działalności typowo kapitałowej nie będzie mogła być w przyszłości rozliczana z dochodami z działalności operacyjnej, tylko z potencjalnymi przyszłymi dochodami z działalności kapitałowej. Stawka podatku dla obu koszyków pozostaje taka sama. Ministerstwo w samym projekcie sporządziło listę dochodów kapitałowych, która jest dosyć długa. Zasadniczo można ją podzielić na kilka głównych kategorii. Jedną z nich są to dochody z wszelkich operacji na udziałach, tak naprawdę włączając sprzedaż, zbycie innego rodzaju majątku, jak papiery wartościowe, wierzytelności, dochody dywidendowe, dochody z restrukturyzacji, czyli podziały, połączenie, aporty, pożyczki partycypacyjne, czyli takie pożyczki, które dają prawo do udziału w zyskach pożyczkobiorcy, a także przychody z niektórych wartości niematerialnych i prawnych, tak jak licencje, prawa autorskie, know-how czy prawa własności przemysłowej, w tym przychody ze znaków towarowych. Na prawej stronie slajdu pokazaliśmy Państwu taką przykładową kalkulację dochodu na nowych zasadach, kalkulację dochodu i podatku na nowych zasadach w sytuacji, kiedy ze źródła dochody kapitałowe osiągnięta będzie strata, a z pozostałej działalności będziemy mieć do czynienia z zyskiem. Jak Państwo widzą, w tym naszym przykładzie całościowy wynik na działalności podatnika jest ujemny. Wynika to z dużej straty ze źródła dochody kapitałowe. Niemniej jednak podatek do zapłaty wystąpi, ponieważ w zakresie pozostałej działalności, tej działalności operacyjnej, podatnik wygenerował dochód. Tak, czyli mimo że na skonsolidowanej, z perspektywy skonsolidowanej mamy stratę, to i tak podatek płacimy. Warto wspomnieć, że w związku z tymi zmianami minister także wprowadza ograniczenie w zakresie korzystania ze zwolnienia z podatku źródła dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłacanych przez polskie spółki. W proponowanym kształcie zwolnienie to będzie dostępne tak naprawdę tylko i wyłącznie do płatności o charakterze
stricte dywidendowym, co oznacza, że na przykład przychody z umorzenia automatycznego czy z umorzenia przymusowego nie będą już korzystały ze zwolnienia na bazie dyrektywy. Warto wspomnieć też o tym, że w tej liście dochodów kapitałowych projekt nie wspomina, czyli do tej listy nie zalicza przychodów ze zbycia nieruchomości. Tak poważna zmiana rodzi szereg wątpliwości w zakresie okresów przejściowych i jak ministerstwo do tego tematu zamierza podejść. Przepisy przejściowe w zakresie wprowadzenia tego rozwiązania są dość ograniczone. Wydaje się, że intencja ministerstwa jest taka, że po prostu od 1 stycznia 2018 roku podatnicy wpadają po prostu od tego dnia w ten całkowicie nowy reżim. Dotyczy to także sytuacji, kiedy na przykład przed wejściem w życie nowych zmian podatnik ponosi koszty, nie wiem, na nabycie przykładowo wierzytelności lub udziału w spółkach i dokona sprzedaży tego składnika majątku już na bazie nowych regulacji. Zgodnie z przepisami przejściowymi tego typu dochód już będzie objęty też nowymi regulacjami. Niejasny jest przepis dotyczący sytuacji, w której podatnicy, którzy ponieśli stratę z zysków z działalności o charakterze kapitałowym, nie rozliczą jej do końca przed planowanymi zmianami. Przepisy w tym zakresie są dość niejasne. Wydaje się jednak, że intencja ministerstwa jest taka, żeby też te straty mogły być wyłącznie rozliczane na tych nowych zasadach, czyli z potencjalnymi tylko i wyłącznie dochodami kapitałowymi. Drugi ciekawy aspekt związany z planowanymi zmianami dotyczy odliczalności odsetek od długu finansującego zakup spółki. Dosyć częstą sytuacją przy transakcjach w Polsce jest taka sytuacja, że potencjalny inwestor zakłada specjalną spółkę akwizycyjną, która zaciąga między innymi dług na nabycie udziałów akcji w polskiej spółce, następnie łączy się z tą spółką. Na koniec dnia mamy efekt taki, że pozostaje nam jedna spółka, która prowadzi działalność operacyjną, w której jest dług, który oryginalnie służył nabyciu udziałów. I pojawia się tutaj pytanie, czy odsetki od takiego długu już po połączeniu będą mogły być przez podatników rozliczane. Z uzasadnienia Ministerstwa Finansów wydaje się, że cel regulacji, że nie taki był cel regulacji. Ministerstwu bardziej chodziło o zwalczanie optymalizacji czy też planowania podatkowego polegającego na kreowaniu sztucznych strat na działalności typowo kapitałowej. Niemniej jednak przepisy, tutaj zwracam uwagę, nie są w ramach tego projektu precyzyjne w tym zakresie. Projekt przewiduje zupełnie nowe zasady dotyczące niedostatecznej kapitalizacji. Obecnie obowiązujące metody, to znaczy metoda standardowa, podstawowa, która referuje do wysokości kapitału spółki, jak i metoda alternatywna, która opiera się na wartości aktywów bądź zysku operacyjnym, zostały zastąpione przez metodę opierającą się na tak zwanym podatkowym EBITDA. To znaczy nie będzie stanowiła kosztów uzyskania przychodów nadwyżka kosztów finansowania dłużnego, zaraz powiem, co należy rozumieć przez to pojęcie, ponad kwotę 30% wyniku następującego działania, czyli dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania, powiększonego odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz o dodatnią różnicę między przychodami i kosztami finansowania zewnętrznego. I tutaj chciałam zwrócić uwagę na wątpliwości, które mogą się pojawić przy praktycznym zastosowaniu tego przepisu i kalkulacji limitów wskazanego w projekcie nowych przepisów. Czyli tak, tutaj ustawodawca posługuje się dochodem stanowiącym, pojęciem dochód stanowiący podstawę opodatkowania. I tu chciałam zwrócić uwagę, że tak, że to jest dochód, który wykazujemy w deklaracji, natomiast jednocześnie na wysokość tego dochodu wpływa niejako wynik tego działania, dlatego że wysokość odsetek, które nie będą kosztem uzyskania przychodu, no, wpływają na wysokość tego dochodu. Więc tutaj się wydaje, że to powinno zostać doprecyzowane, no i trzeba czekać na ten ostateczny kształt przepisów. To, co może jeszcze tutaj być interesujące, że ustawodawca wskazuje odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i w uzasadnieniu projektu jest wyraźnie powiedziane, że celowo są tu pominięte odpisy amortyzacyjne od WNIP.
Też się zastanawiam, czy celowo jest tutaj wskazane dodatnia różnica między przychodami i kosztami finansowania zewnętrznego. Wydaje się, że te kategorie powinny być wskazane odwrotnie, czyli to powinna być dodatnia różnica między kosztami i przychodami finansowania zewnętrznego, żeby jakby bardziej, żeby to by było po prostu bardziej odzwierciedlało, czy przybliżało rzeczywiście do tego wskaźnika EBITDA. Przepraszam, już. Dobrze, dobrze. Co ustawodawca rozumie przez tą nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego? Koszt finansowania dłużnego to są wszelkie koszty związane z pozyskaniem środków finansowych i skorzystaniem z tych środków. Będą to, to jest ustawa wymienia katalog otwarty, odsetki, opłaty, prowizje, premie, również część odsetkową raty leasingowej, również kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań, czyli również pewne kategorie kar umownych, które formalnie zgodnie z umową nie będą się nazywały odsetkami. Również koszty pochodów instrumentów finansowych, koszty zabezpieczeń. Natomiast ta nadwyżka jest kalkulowana poprzez odjęcie od kosztów finansowania dłużnego przychodów odsetkowych. I tutaj ustawa mówi tylko o przychodach odsetkowych. Koszty finansowania dłużnego wyłączone w danym roku podatkowym, czyli przewyższające te 30% EBITDA podatkowej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w latach kolejnych. I tu ustawa nie wskazuje żadnego limitu czasowego na rozpoznanie takich kosztów, natomiast w uzasadnieniu do projektu pojawia się okres 5-letni. Dlatego też wydaje się, że tu jest po prostu pewna niedbałość przygotowujących projekt i że pewnie ten okres 5-letni się pojawi w ostatecznej wersji ustawy. Ograniczenia w zaliczalności do kosztów uzyskania odsetek nie będą miały zastosowania, jeżeli u danego podatnika nadwyżka kosztów finansowania dłużnego nie przekroczy w danym roku podatkowym 120 tysięcy złotych. I tu nie jest pomyłka, tutaj ustawodawca faktycznie przewiduje 10 tysięcy złotych miesięcznie jako ten limit. I nie będzie miała zastosowania do przedsiębiorstw finansowych. One są wyliczone w ustawie, to są między innymi banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne. Przepisy mają mieć zastosowanie, to jest bardzo ważna zmiana, zastosowanie do kosztów związanych z pozyskaniem finansowania od wszelkich podmiotów, czyli nie tylko od podmiotów powiązanych. I również to zostało właściwie, można powiedzieć, doprecyzowane również w relacji pomiędzy polskim zakładem, oddziałem, a zagraniczną centralą. Chciałam zwrócić również Państwa uwagę na przepisy przejściowe, które są dosyć specyficzne i również mogą wzbudzać pewne wątpliwości. Zgodnie z przepisami przejściowymi nowe zasady nie będą miały zastosowania do odsetek od pożyczek udzielonych i faktycznie otrzymanych przez danego podatnika przed wejściem w życie ustawy, które jest planowane na 1 stycznia 2018 roku, natomiast nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 roku. Czyli tak naprawdę ten przyszły rok to będzie ten okres, kiedy te przepisy będą funkcjonowały zarówno stare, jak i nowe, będą funkcjonowały równolegle. Wydaje mi się, że tutaj może to budzić pewne wątpliwości praktyczne, jak jeżeli dany podatnik będzie ponosił koszty finansowania tego otrzymanego przed wejściem w życie ustawy i po wejściu w życie ustawy, gdyż będzie trzeba wykonywać dwie kalkulacje na potrzeby niedostatecznej kapitalizacji. Co więcej, jakby wzajemna relacja tych kalkulacji i ich wyniku, wydaje mi się, że to też nie jest wyjaśnione w przepisach, jak ją tutaj zastosować w praktyce. Dodatkowo ten przepis przejściowy, wątpliwe jest, czy on ma zastosowanie i w jaki sposób do tych pożyczek, które zostały udzielone i faktycznie otrzymane przez podatników przed wejściem w życie tej poprzedniej nowelizacji do przepisów cienkiej kapitalizacji, czyli udzielonych przed 2015 rokiem. Czy w ogóle te nowe przepisy będą miały zastosowanie do tamtych pożyczek?
albo czy w stosunku do tamtych pożyczek nie powinniśmy stosować nowych przepisów już od 1 stycznia 2018 roku. Tak naprawdę chyba musimy czekać na ostateczną wersję ustawy i po prostu mam nadzieję, że rozwieje niektóre z tych wątpliwości. I tutaj chcielibyśmy Państwa prosić o odpowiedź na następujące pytanie. Czy proponowane zmiany w zakresie przepisów dotyczących niestatecznej kapitalizacji mogą wpłynąć na kwotę odliczanych przez Państwa kosztów finansowania dłużnego, w tym odsetek? Odpowiedź A, tak, w istotny sposób. Odpowiedź B, tak, nieznacznie. Odpowiedź C, nie. Odpowiedź D, jeszcze nie wiem. I to jeżeli Państwo mogliby odpowiedzieć na pytanie i za chwilę zobaczymy wynik. W międzyczasie oczywiście zachęcam do zadawania pytań na czacie. Tutaj możemy dodać do tego, co powiedziała Weronika odnośnie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, przywołując progi 100 tysięcy złotych czy 120 tysięcy złotych, że nasz projektodawca wykazał się dość dużą determinacją w ograniczaniu tych kosztów odsetkowych, ponieważ uznał, że limity, które minimalne, które zostały przewidziane w dyrektywie, tam zgodnie z tym, co pamiętam, jest mowa o 3 milionach euro, są zbyt wysokie i bardzo mocno obniżył takie progi w stosunku do ustawodawstwa krajowego. Więc to pokazuje, jak duża jest determinacja i wola wpłynięcia na ten obszar strukturyzowania swojej działalności pod kątem podatkowym. Tak, tutaj może warto też dodać, że jakby to, co Marta powiedziała, oczywiście tutaj nasz ustawodawca przewidział te niskie limity, natomiast sama idea tego uzależnienia limitu od powiedzmy zbliżonego do tego przewidzianego w projekcie działania, ona wynika z dyrektywy, więc jakby schemat będzie, nawet jeżeli ulegnie modyfikacjom w toku prac legislacyjnych, no to on będzie podobny. Dobrze, i tutaj mamy wyniki Państwa ankiety. Większość z Państwa jeszcze nie wie, czy te przepisy wpłyną na obciążenia, Państwa obciążenia podatkowe. To jest 45%. Natomiast już ponad 30% z Państwa wie, że te przepisy w istotny sposób wpłyną na wysokość obciążeń podatkowych. Bardzo dziękujemy za udzielenie odpowiedzi na pytania. Przejdziemy teraz do kolejnego obszaru, który ministerstwo utożsamia, czy też upatruje tutaj stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej, z którą chciałoby walczyć. Mianowicie projekt ustawy w sposób bardzo istotny ogranicza możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wszelkiego rodzaju wydatków na zakup usług niematerialnych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Mianowicie do projektu ustawy zostało wprowadzone ograniczenie, limit zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, kosztów usług niematerialnych oraz usług licencyjnych na korzystanie z niektórych w NIP. Przez usługi niematerialne są rozumiane bardzo szeroko. Wyliczenie, które znalazło się w projekcie ustawy, ma charakter otwarty i przykładowy. I tutaj w szczególności mówimy o takich usługach jak usługi prawne, doradcze, zarządcze, księgowe, reklamowe, badania rynku, poręczeń gwarancji, poszukiwania pracowników, więc bardzo, bardzo szeroki katalog usług. I to prawo do zaliczenia wydatków poniesionych na takie usługi będzie bardzo mocno ograniczone. Mianowicie projekt ustawy wprowadza ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów takich wydatków do wysokości przekraczającej 5% tej EBITDY podatkowej, o której mówiła wcześniej Weronika. Wzór, który wyprowadziliśmy, pokazaliśmy na slajdzie, który pokazuje
jak taką EBITDę podatkową należy liczyć. Obejmuje dochód uwzględniony w podstawie opodatkowania, skorygowany o wysokość odpisów amortyzacyjnych oraz różnicę pomiędzy przychodami i kosztami finansowania zewnętrznego. Również w tym wzorze, tak jak w bardzo podobnym wizualnie wzorze dotyczącym obliczania odsetek, które mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, tutaj również mamy dużo kontrowersji. Mamy pewne niby kosmetyczne różnice w zapisie. Nie jesteśmy do końca na tym etapie pewni, czy pewne różnice w zapisie, na przykład w odniesieniu do tego dochodu uwzględnionego w podstawie opodatkowania, to jest nieco inny zapis, nieco inne sformułowanie niż w przypadku poprzedniej zmiany. Czy to jest intencjonalne, czy to raczej wynika z tego, że inny zespół opracowywał daną zmianę. Niemniej to jest dość kontrowersyjne, co należy przez ten dochód uwzględniony w podstawie opodatkowania rozumieć. Czy to jest wynik podatkowy uwzględniający straty, a może nie. Więc to jest pytanie otwarte i nie ma na ten temat ani słowa w komentarzu. Również wysokość odpisów amortyzacyjnych. Tutaj nie mamy tego ograniczenia jak w przypadku zmian dotyczących niedostatecznej kapitalizacji, gdzie wskazano wprost, że mówimy wyłącznie o odpisach amortyzacyjnych od środków trwałych. Więc wydaje się, że tutaj chodzi o wszystkie odpisy amortyzacyjne. Te same kontrowersje dotyczą tej różnicy pomiędzy przychodami i kosztami finansowania zewnętrznego. Pewnie powinno być odwrotnie. Natomiast na ten moment przepis brzmi w taki sposób i zobaczymy, jak on będzie ewoluował. Dodatkowo w projekcie wskazano, że ograniczenie do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów stosuje się tylko do nadwyżki kosztów usług powyżej kwoty 1 200 000 zł w skali roku podatkowego. Tutaj też do końca nie jest jasne, czy to 5% należy przyłożyć do nadwyżki powyżej 1 200 000, czy też do całości kwoty kosztów, które zostaną skalkulowane. Co bardzo istotne, ograniczenia w prawie do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne i należności o charakterze licencyjnym dotyczą płatności zarówno w stosunku do podmiotów powiązanych, jak i w stosunku do podmiotów zewnętrznych. Koszty, inaczej niż w przypadku odsetek, które nie są odliczone, nie mogą być odliczone ze względu właśnie na ten wskaźnik EBITDA w danym roku podatkowym, nie będą mogły być uznane jako koszty w przyszłości, czyli nie ma możliwości przenoszenia nieodliczonych kosztów pomiędzy latami podatkowymi. Projektodawca przewidział, iż limit określony według wzoru EBITDA nie będzie dotyczył opłat i należności z tytułu wartości niematerialnych i prawnych, ich wykorzystywania, które są bezpośrednio związane z wytworzeniem towaru i usługi. Co ważne, ten przepis dotyczy właśnie tylko i wyłącznie należności z tytułu korzystania z wartości niematerialnych i prawnych. Tutaj nie ma ani słowa o tym, że również dotyczy sytuacji, gdzie przedsiębiorca, podatnik dokonuje zakupów usług, które w sposób bezpośredni będą wpływały na usługę, którą ten podatnik oferuje, na jego tak naprawdę produkt i usługę, która jest przez niego sprzedawana. Więc wydaje się, że taka redakcja tego przepisu może być bardzo istotnym problemem dla biznesu, gdzie zakupione usługi stanowią bardzo istotny element kosztu wytworzenia sprzedawanej następnie usługi bądź towaru. Jeżeli chodzi o należności licencyjne, to ten przepis wywodzący prawo do odliczenia części kosztów w oparciu o EBITDA nie jest jedyny. W innym miejscu ustawy projektodawca przewidział również, że w przypadku podatników, którzy wykorzystują wartości i niematerialne i prawne, w szczególności chodzi o znaki towarowe, w oparciu o licencje bądź odkupują takie znaki towarowe, mają prawo do rozpoznania jako koszt uzyskania przychodów takich wydatków, które nie przekraczają przychodów, które ci podatnicy uzyskali ze zbycia uprzedniego tych wartości niematerialnych i prawnych. Chodzi o sytuację, gdzie podatnik był właścicielem danej wartości niematerialnej i prawnej, danego prawa do znaku. Takie prawo zostało przez podatnika zbyte na rzecz innego podmiotu, a następnie podatnik z takiego prawa korzysta bądź je odkupuje. I tutaj ustawodawca przewidział wprost, jako obszar bardzo wrażliwy w jego ocenie, prawo do
zaliczenia tylko takiej kwoty kosztów z tytułu korzystania, która nie jest wyższa niż przychód uprzednio uzyskany ze zbycia takiej wartości niematerialnej i prawnej. Warto dodać, że oznacza to w praktyce w sytuacjach, kiedy ten oryginalny przychód w ogóle nie wystąpił, czyli wartości niematerialne i prawne zostały przeniesione w ramach transakcji neutralnej podatkowo i potem wracają do nas, to nie będziemy mieli prawa do odliczania odpisów amortyzacyjnych od tych wartości niematerialnych i prawnych, ponieważ przychód wyniósł zero. Dokładnie, więc tutaj też widać dużą determinację w ograniczeniu prawa do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wszelkiego rodzaju płatności, które są związane ze znakami towarowymi i pokrewnymi prawami. Kolejnym obszarem, który jest zupełnie nowy, kolejnym pomysłem, który jest zupełnie nowy, jest wprowadzenie tak zwanego, my nazwaliśmy to taki minimalny podatek od aktywów. I dotyczy on podatników, którzy są właścicielami nieruchomości zasadniczo komercyjnych. Ustawodawca, projektodawca przewidział, czy uznał i zauważył, że podmioty działające w branży nieruchomości komercyjnych częstokroć nie deklarują dochodów do opodatkowania, bądź deklarują te dochody na poziomie dużo niższym niż wedle ministerstwa należałoby się spodziewać przy tej skali działalności, przy tej skali posiadanych aktywów. Zatem ministerstwo dokonało kalkulacji, jak według projektodawcy powinno się kształtować minimalne zobowiązanie podatkowe w powiązaniu z wartością majątku, czy z miarem biznesu prowadzonego przez danego przedsiębiorcę. Konstrukcja tego obciążenia jest bardzo ciekawa, ponieważ ten podatek minimalny od aktywów znajduje się w systematyce ustawy o podatkach dochodowych, natomiast on ma charakter zdecydowanie majątkowy, czyli dochód zależy tak naprawdę, dochód jest równoważny de facto z faktem posiadania danej nieruchomości. Podstawą opodatkowania jest wartość początkowa budynków, takich jak centra handlowe, biurowce, sklepy, domy towarowe oraz pozostałe budynki handlowo-usługowe, których wartość początkowa przekracza kwotę 10 milionów złotych. Na ten moment projekt nie obejmuje opodatkowaniem nieruchomości, które są wykorzystywane na cele hotelowe oraz nieruchomości logistyczne, czyli takie wszelkiego rodzaju parki magazynowe. Zgodnie z projektem podatnicy będą zobowiązani zapłacić taki podatek zaliczkowo w każdym miesiącu w wysokości 0,42% wartości początkowej budynku. W przypadku budynku o wartości początkowej 100 milionów złotych, taka miesięczna płatność to około 42 tysięcy, rocznie około 500 tysięcy złotych. Ten podatek od aktywów podlega odliczeniu od takiego standardowego podatku dochodowego, który kalkulowany jest na zupełnie normalnych zasadach. Czyli jeżeli podatnik na podstawie normalnych, standardowych zasad skalkuluje, że jego podatek wynosi powiedzmy w naszym przykładzie 5 milionów, rocznie, wówczas będzie miał prawo do odliczenia od tego zobowiązania podatkowego, tego podatku sumarycznie około 500 tysięcy, tego minimalnego podatku od aktywów. W sytuacji jednak, gdyby podatek ten wyniósł powiedzmy 300 tysięcy złotych, ten standardowy, bądź nie byłoby żadnego podatku wynikającego ze standardowego rozliczenia podatkowego, wówczas podatnik i tak musiałby zapłacić ten podatek minimalny w wysokości właśnie tych 500 tysięcy wynikających z przykładu, który przytoczyłam. Tutaj jest ilustracja na slajdzie tego, w jaki sposób ten podatek jest kalkulowany. Są również przewidziane specyficzne uregulowania dla sytuacji, gdzie nieruchomość stanowi współwłasność podatników. Co więcej, również w ramach tej kategorii jest uszczegółowione w sytuacji, gdy współwłasność jest pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz między podmiotami niepowiązanymi, jak również odrębne regulacje dotyczące podatników, którzy są wspólnikami spółki
spółki osobowej i wówczas wartość nieruchomości jest do nich przypisywana stosownie do wartości posiadanego, do posiadanego przez danego wspólnika udziału w zysku. Na potrzeby tego spotkania z Państwem rozmawialiśmy z kolegami z zagranicznych biur PWC, żeby zorientować się, czy podobne rozwiązania funkcjonują również za granicą. Na ten moment nie mamy jeszcze pełnych wyników naszej ankiety, natomiast na próbie około 10 krajów europejskich, takich jak Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Szwajcaria, wygląda na to, że taki podatek bądź podobny podatek o podobnej konstrukcji nie występują, więc jest to zupełnie autorski pomysł naszego ministerstwa. Projekt przewiduje również modyfikację przepisów dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych. Wydaje nam się, że te przepisy dotyczą mniejszej liczby z Państwa, natomiast no, jeżeli już kogoś dotyczą, to na pewno te zmiany są bardzo istotne. One tutaj, należy dodać, że one wynikają w dużej mierze z implementacji właśnie tej dyrektywy, o której wspominała Marta, która ma przeciwdziałać przenoszeniu dochodów z jednego państwa członkowskiego do innego. Podstawowa zmiana dotyczy definicji zagranicznej spółki kontrolowanej. Została ona zmodyfikowana w następujący sposób. Jeżeli pewnie niektórzy z Państwa pamiętają, że żeby dany podmiot zależny, zagraniczny, został uznany za zagraniczną spółkę kontrolowaną, której dochody będą potencjalnie opodatkowane w Polsce, to muszą być spełnione łącznie trzy warunki. Jeden z nich dotyczy wysokości posiadanych pośrednio bądź bezpośrednio udziałów do tej pory w tym podmiocie. Do tej pory było to 25%. Obecnie ten limit został podwyższony do 50%, natomiast będzie ten próg liczony nie w odniesieniu do powiązań polskiego podatnika z tym podmiotem, tylko również będą brane pod uwagę powiązania z podatnika i podmiotów powiązanych. Czyli na przykład, jeżeli polska spółka będzie posiadała w spółce czeskiej 25% udziałów i udziałowiec tej spółki polskiej też będzie posiadał 25% udziałów, no to wtedy mówimy o powiązaniu na poziomie 50%. Poszerzony został również katalog przychodów kwalifikowanych przesądzających o uznaniu zagranicznej spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną. Czyli został poszerzony katalog o następujące kategorie. Będą to również części odsetkowa przy leasingu finansowym, działalność ubezpieczeniowa, bankowa lub inna finansowa, a także będzie to przychód z transakcji z podmiotami powiązanymi w przypadku, gdy spółka, ta zagraniczna, nie wytwarza w związku z tymi transakcjami jakiejś istotnej wartości dodanej lub ta wartość dodana jest znikoma. No to jest takie dosyć nieostre pojęcie, natomiast wydaje się, że to ma na celu objęcie po prostu usług świadczonych pomiędzy podmiotami powiązanymi. I tutaj ten limit przychodów został obniżony do 33%, dotychczas to było 55%. Czyli jeżeli dana spółka osiąga 33% przychodów z tak zwanych źródeł pasywnych, no to już ten warunek jest spełniony. Ojejku, przepraszam, tutaj. Dobrze. I trzeci warunek tej stawki, który dotyczy stawki podatkowej, która jest zastosowana do dochodów zagranicznej spółki. Do tej pory ustawa referowała, czy referuje do stawki nominalnej podatku i do tej pory było tak, że jeżeli, czy wciąż jest tak, że jeżeli dochody zagranicznej spółki są opodatkowane według nominalnej stawki, która wynosi mniej niż 14,25%, to wtedy ten warunek jest spełniony. Teraz będziemy patrzeć na podatek faktycznie zapłacony, czyli nie dość, że podatek musi być faktycznie zapłacony, nie może być zwrócony w jakiejkolwiek formie lub nie może podlegać odliczeniu, czyli to musi być faktyczne obciążenie. No i jednocześnie będzie referował do takiej efektywnej stawki podatkowej, dlatego że nie może on być niższy niż niż 50% podatku, który byłby zapłacony, jeżeli taka spółka rozliczałaby się od tych dochodów w Polsce.
Ustawodawca jeszcze przewidział ograniczenie katalogu wyłączeń. Do tej pory zagraniczne spółki kontrolowane, których przychody nie przekraczały kwoty stanowiącej równowartość 250 tysięcy euro, nie podlegały ich dochody opodatkowaniu w Polsce i to wyłączenie zostanie zniesione. I dodatkowo w przypadku spółek położonych poza Unią Europejską i EOG, czyli dotyczy to również spółek z siedzibą w Szwajcarii, do tej pory, jeżeli te spółki prowadziły rzeczywistą działalność i ich rentowność była poniżej 10%, to również mogły podlegać wyłączeniu z opodatkowania na podstawie tych przepisów CFC i to wyłączenie również zostanie zniesione. Dodatkowo przepisów CFC nie stosuje się, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana z siedzibą w Unii Europejskiej lub EOG prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą. Rzeczywista działalność gospodarcza to jest pojęcie nieostre. Jest ta definicja w ustawie, ale ona też no, budzi szereg wątpliwości interpretacyjnych. I tutaj jeszcze ustawodawca jeszcze dodał, że to musi być istotna rzeczywista działalność gospodarcza. Nie jest zmieniona definicja, czyli definicja w ustawie z rzeczywistej działalności gospodarczej. Natomiast no, to słowo istotne wydaje się, że również może no, wzbudzić jeszcze więcej problemów interpretacyjnych, no bo jak tu w praktyce tutaj ciężko będzie prowadzić dyskusję z organem podatkowym, no, co jest dla danego podatnika istotną, rzeczywistą działalnością gospodarczą, a co powiedzmy mniej istotną. Więc wydaje się, że w praktyce te zmiany mogą mieć dla podmiotów, polskich podatników, które faktycznie posiadają spółki zależne za granicą, no, dosyć fundamentalne znaczenie. Na pewno trzeba przeanalizować te przepisy właśnie pod kątem tego, czy przypadkiem nowe obowiązki podatkowe w Polsce dla państwa nie powstaną. Kolejne istotne zmiany proponowane w projekcie dotyczą reżimu podatkowej grupy kapitałowej. Zmiany te można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich ma na celu umożliwienie szerszej kategorii podatników korzystanie z tej instytucji. Zasadniczo sprowadza się do zluzowania, że się tak wyrażę, warunków ustanowienia i funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej. Po pierwsze, jeżeli chodzi o minimalny średni kapitał zakładowy, projekt proponuje obniżenie tego kapitału z miliona, który jest obecnie, do 500 tysięcy. Po drugie, zmniejszeniu ulegnie minimalny udział kapitałowy spółki dominującej w spółkach zależnych z 95% obecnie do 75%. I jeszcze trzeci warunek dotyczy wymaganej dochodowości podatkowej grupy kapitałowej. Propozycja, którą przedstawia ministerstwo, to jest 2%, obecnie mamy do czynienia z 3%. Dodatkowo projekt proponuje pewne uproszczenia w zakresie samej procedury zakładania podatkowej grupy kapitałowej. Obecnie wniosek o założenie grupy kapitałowej powinien być złożony najpóźniej na 3 miesiące przed planowanym rozpoczęciem przez nią działalności. Teraz w projekcie znajduje się propozycja, która skraca ten termin do 45 dni, więc podatnicy mają trochę więcej czasu, żeby odpowiednią dokumentację przygotować. Druga grupa zmian związana jest z planami ministerstwa ograniczenia możliwości wykorzystywania podatkowych grup kapitałowych do agresywnego planowania podatkowego. Ministerstwo zauważyło, że podatkowe grupy kapitałowe były niejednokrotnie wykorzystywane do dokonania dużych transakcji kapitałowych w sposób neutralny podatkowo, po czym były rozwiązywane. Szczegóły takich rozwiązań minister opublikował w jednym z ostrzeżeń, które okazało się na stronie Ministerstwa Finansów, jednym z ostrzeżeń przed agresywną optymalizacją podatkową. W związku z tym minister planuje wprowadzenie rozwiązania, które zasadniczo sprowadzałoby się do tego, że jeżeli w trakcie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej dojdzie do naruszenia warunków związanych z jej funkcjonowaniem, zasadniczo podatkowa grupa kapitałowa traci swój byt,
ale wstecznie. Wstecznie przepisy referują tutaj do daty rejestracji umowy. Wydaje się, że ministerstwu chodzi o cofnięcie się do tego momentu, w którym grupa rozpoczyna swój pierwszy rok podatkowy. Ta zmiana jest dosyć istotna w porównaniu do obecnych regulacji, które przewidują, że zasadniczo, jeżeli warunki funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej przestaną być spełniane, ona traci swój byt na bieżąco, powiedzmy od momentu, w którym ten warunek przestał być spełniony. Nowa propozycja zakłada taką fikcję prawną, jakby podatkowa grupa kapitałowa w ogóle nie istniała, co determinuje obowiązek rozliczenia podatku za okres, w którym grupa istniała, a utraciła swój byt, osobno przez poszczególne spółki, z prawem spółek do zaliczenia odpowiedniej proporcji podatku, który już został zapłacony w ramach podatkowej grupy kapitałowej. W szczególności w sytuacji, kiedy w podatkowej grupie kapitałowej funkcjonują spółki ze stratami i spółki dochodowe, złamanie zasad funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej może oznaczać, że te spółki dochodowe, które w ramach systemu podatkowej grupy kapitałowej niejako korzystały ze strat generowanych przez pozostałe spółki z grupy, będą musiały zapłacić podatek bez uwzględniania za przeszłość, bez uwzględniania tej straty. Druga istotna modyfikacja w zakresie regulacji dotyczących podatkowej grupy kapitałowej, ograniczająca możliwość wykorzystywania, zdaniem ministerstwa, podatkowej grupy kapitałowej dla celów optymalizacyjnych, jest wskazanie wprost, że w podatkowej grupie kapitałowej nie mogą uczestniczyć spółki, które korzystają ze zwolnienia w specjalnej strefie ekonomicznej. Minister co prawda twierdzi, że to nie jest nowa zmiana, tylko to jest tak naprawdę tego typu zasada już funkcjonuje obecnie. Niemniej jednak na naszym polskim rynku funkcjonują podatkowe grupy kapitałowe, w których skład tego typu spółki wchodzą. Tutaj interesujące jest to, problem jakby tego typu grup nie jest rozwiązany w przepisach, bo może okazać się, że dnia 1 stycznia 2018 roku, kiedy te przepisy wejdą w życie, tego typu grupy kapitałowe nie będą spełniały wymogów przewidzianych w nowych przepisach, co może oznaczać, taka może być najbardziej, powiedzmy, pesymistyczna interpretacja tych nowych regulacji, że z dniem 1 stycznia stracą one swój byt, co więcej z mocą wsteczną. Nie ma na tą okoliczność żadnych przepisów przejściowych, więc temat jest otwarty, a niemniej jednak tego typu interpretacja nie jest wykluczona. Kolejną też zmianą taką ograniczającą restrukturyzację w ramach grup kapitałowych jest wprowadzenie przepisu, który mówi coś takiego, że podatkowe grupy kapitałowe nie mogą być zmniejszane o spółki, które taką podatkową grupę kapitałową zakładały, co w praktyce przekłada się na to, że zakładając, że mamy podatkową grupę kapitałową składającą się z wielu spółek i dwie z nich chcemy połączyć z jakichś względów, i w sytuacji, kiedy w obecnych przepisach nadal warunki strukturalne, kapitałowe i dochodowe dla funkcjonowania dalszego podatkowej grupy kapitałowej istniałyby, to w nowych przepisach, ze względu na to, że wskutek tego połączenia jedna ze spółek znika, jednocześnie następuje utrata przez podatkową grupę kapitałową statusu, tak jak wspomniałem, z mocą wsteczną. Na zakończenie chcieliśmy Państwa prosić o odpowiedź na kolejne pytanie. Która z tych zmian, o których opowiedzieliśmy, Państwa zdaniem w największym stopniu może wpłynąć na obciążenia podatkowe prowadzonej przez Państwo działalności? A. Wprowadzenie nowego katalogu źródeł przychodów. B. Zmiany dotyczące niedostatecznej kapitalizacji. C. Nowe metody zaliczania do kosztów wydatków na usługi niematerialne i WNIP. D. Podatek minimalny od wartości nieruchomości. E. Podatek od zagranicznych spółek kontrolowanych, czy F. Zmiany dotyczące podatkowych grup kapitałowych. Tutaj podczas kiedy Państwo odpowiadają, kiedy czekamy na wyniki,
to chciałam tutaj państwa, tych państwa, którzy są zainteresowani zmianami do ustawy o PIT w zakresie opodatkowania wszelkiego rodzaju programów motywacyjnych, bo wiem, że ten temat jest dla państwa, może być dla części z państwa bardzo istotny. Przewidujemy dodatkowe webinarium na ten temat, natomiast najprawdopodobniej już w okresie pourlopowym, czyli pewnie z początkiem września. Mamy nadzieję, że do tego czasu też może część z tych przepisów zostanie już w jakiś sposób doprecyzowana. Jeszcze może takie słowo komentarza odnośnie tych zmian. Jeśli chodzi właśnie o przepisy dotyczące cienkiej kapitalizacji czy CFC, to ich implementacja, znaczy ich wprowadzenie jest wynikiem implementacji dyrektyw unijnych, dyrektywy unijnej. Natomiast tak się też zastanawiam, czy te inne przepisy, o których mówiliśmy, one oczywiście mają uszczelniać system podatkowy, natomiast tak naprawdę organy podatkowe mogłyby osiągnąć podobny efekt stosując klauzulę obejścia prawa i wtedy takim podatnikom, którzy faktycznie dokonują sztucznych transakcji, kwestionować odliczalność pewnych kosztów. Natomiast tutaj, no tak jak mówiliśmy, niektóre przepisy po prostu uderzą, nie tak, że tak powiem, rykoszetem w innych podatników, tak jak na przykład te odliczalność usług w takie biznesy, które w dużym stopniu kupują usługi czy outsourcingują pewne czynności do innych podmiotów. Dobrze, tutaj mamy wyniki i właśnie tak, to o czym mówię, państwo zdecydowana przewaga to jest u państwa odpowiedź C, czyli najbardziej państwo się obawiają, czy może wpłynąć na państwa biznes. Właśnie te nowe metody zaliczania do kosztów wydatków na usługi niematerialne i w NIP. Te przepisy wskazało aż 66% z państwa. 12% wprowadzenie nowego katalogu źródeł przychodów, 11% przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji, 8% podatek od wartości nieruchomości. To wydaje mi się, że to też sporo, patrząc pod uwagę, że to niby dotyczy określonej branży. Tak, więc tutaj no, mamy nadzieję, że może te przepisy dotyczące odliczalności kosztów usług zostaną w jakiś sposób złagodzone, żeby po prostu no, nie hamować pewnych biznesów opierających się na zakupie usług od podmiotów trzecich. Nasze webinarium już dobiegło końca. Bardzo serdecznie zachęcamy do kontaktu, jeżeli państwo by mieli jakiekolwiek pytania dotyczące planowanych zmian bądź innych tematów podatkowych. Tak jak Marta powiedziała, postaramy się odpowiedzieć jeszcze po webinarium na niektóre pytania z czatu, na które no, nie było możliwości odpowiedzenia na bieżąco. Natomiast tak jak mówię, tutaj mają państwo nasze numery telefonów i adresy mailowe i bardzo prosimy o kontakt. Oczywiście zdajemy sobie też sprawę, że nie byliśmy w stanie mówić wszystkich tych planowanych zmian. Wynika to z ich ogromu i ograniczonego czasu, więc jeżeli państwo byliby zainteresowani rozmową na temat innych tematów, czyli na przykład kosztów uzyskania przychodu ze zbycia wierzytelności, także zachęcamy serdecznie do kontaktu. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.